Witam Państwa bardzo serdecznie. Akademia Odkryć Fotograficznych kolejny raz zaskakuje. Specjalnie dla Państwa dziś wystąpi na spotkaniu online'owym wybitny czeski reporter Michael Hanke, który jest laureatem dwukrotnie World Press Photo. Ahoj, Michael! Ahoj, Dawid! Ahoj, Michael. Ahoj. Czy możesz nam pokazać swoje dwa cykle, które są najbardziej znane i które wygrały konkurs World Press Photo? Ano. Můžeš ukázat dva cykly, které vyhrály WordPress Photo? Ano, ukážu vám pár fotografií z tohoto. Tak, ukážu. No dobře, to mám naděje, že pokážeš takže jiné zdjęcia, oprócz tych, které myślę, že większość našich widzów widziała już, bo to jsou zdjęcie, které całą kulę ziemską okrążyły i myślę, že w wielu krańcach świata ludzie te zdjęcia kojarzą. Doufá, že ukážeš ještě více fotografií, nejenom to, co bylo v tom WordPress Photo, aby vlastně lidi viděli mnohem víc, než jenom to, co je o tobě známo. Ano, ukážu samozřejmě, ukážu nějaké zákulisní fotografie. Očiviště pokáže i jiné fotografie neprezentované. Super, to v takém razie začínajme. Mhm. Tak začínáme. Jasně. Já tady mám pouze na úvod jenom první takovou a poslední zmínku o technice. Na początku tylko coś małego powiem o technice, z którą pracuję. Właśnie ja jsem zaczął fotić, gdy mi było 40 lat, co się przed 8 laty. A... Zacząłem robić zdjęcia, jak mi było 40 lat, co jest 8 lat wstecz. A kupił sam si właśnie swój pierwszy a dosud jedyny fotoaparat, który mi jest zde widzieć Fujifilm. A koupil jsem si svůj první a jediný fotoaparát, který teď nyní prezentuji. I koupil jsem sobě první aparát fotografičný, který teraz prezentuje. A je to nadále můj jediný aparát fotografičný. Takže všechny soubory, které jsem nafotil, dodnes jich je asi 12, tak jsou udělaný tímto jedním konkrétním fotoaparátem. A wszystko, co zrobiłem zdjęcia, tak są robione tylko tym jedynym aparatem fotograficznym. Tak. Przez to, że już istnieją nowsze modele, tak ja jestem stale wierny tomuto. Jest to właśnie zupełnie pierwsza generacja. Dneska jest asi już 6. generacja, albo 5. Ja mam stale ten původní model z roku 2012. Tak, a teď přejdeme k té vlastní. A já to vytlumačím. I přesto, že jsou nové generace aparatů fotografičných, to já dalej užívám ten první aparat fotografičný z roku 2012. Super. Tak. Přejdeme k tomu prvnímu souboru. Není to zdaleka první, který jsem dělal. Já jsem začínal v prostředí zákulisí cirkusu, ale toto je první soubor, řekněme, který se dostal do světa. Je to první sesia, která se dostala do světa i začínal první zdjęcia robiť z zapleča cirku. Napadlo mě, kdysi ten soubor vlastně dělám od roku 2015, takže před nějakými 5 lety mě napadlo, že by nemuselo být špatný zkusit zaznamenat atmosféru, která panuje na dětských šachových turnajích. Michale, já tě teď poprosím, jestli by to mohlo být kratší, protože ty tam máš i data a já to nestíhám si, jako nemám šanci si zapamatovat. Ano, takže před 5 lety jsem začal fotit dětský šachový turnaje. 5 lat wstecz rozpocząłem robić zdjęcia dziecięcych turniejów w szachach. A zajmował mnie samozřejmě nejenom vlastní akce, ale zejména to, co se děje okolo. Takže soustředění dětí na začátku. Mě interesovalo mě tylko ten turniej, kde dzieciaki grają, ale więcej próbowałem robić zdjęcia z zaplecza, to co dzieciaki robią przed turniejem. Proszę? Co się dzieje właśnie během toho celého turnaje? Ten turnaj trwa celý den a dzieci grają aż 7 soutěžních partii.
dalej robiłem zdjęcia w ciągu całego dnia, więcej z tego zaplecza, bo te turnieje trwają mniej więcej 7 godzin. No dalej, dal. Bałem się, że dzieci będą velmi neukázněné a podobně, ale velice jsem se mýlil, děti se chovají velmi dospělácky a profesionálně. Wiele mě zdziwilo, myslím, že dzieciaki będą więcej tacy rozrabiaki, ale zauważyłem, że dzieciaki się zachowują prawie jak dorośli ludzie. Tady se ukázalo, že je výhodný používat tu bezzrcadlovku Fujifilm například, protože jsem nerušil během focení zvukem závěrky. Tutaj pola polem, že bylo lepiej užívat ten můj aparat Fujifilm zamiast lustrzanki, która ma jedno wielkie plus tym, że nie wydaje dźwięku jak lustrzanka. Na téhle té fotce, kterou mám hrozně moc rád, je možné ilustrovat, co je společné všem mým fotografickým souborům. Na tým zdjęciu, můžeš to ještě jednou říct, prosím? Ano, na téhle té fotografii, kterou nyní vidíte, kterou mám osobně velice moc rád, můžu ilustrovat takový můj hlavní přístup k fotografii. Na tym zdjęciu, które bardzo lubię, widać, jak ja podchodzę do fotografii. Mam několik zásad a jedna z nich je, že chci ukazovat takový ten každodenní běžný život a malý radosti, který nicméně jsou hlavním smyslem života, aspoň teda pro mě. V mojím principu je to, že chcę na zdjęciach pokazywać codzienność, żeby to było maksymalnie naturalne. Ano, mam jedną ze swoich zasad, które nigdy nie przekroczym, a to je, nebo neporuším, a to je to, że všechny fotografie są maksymalnie autentyczne. Jednym z moich principów jest to, że muszą być wszystkie zdjęcia autentyczne a nigdy tego pryncypu swojego nie przekroczę. Będę to dalej przestrzegał ten aranżuję zabiery. Pokud se stane, że niektóry důležitý nebo zajímavý moment nestihnu zefotit, tak mám smůlu. Jak się zdarza, że niektóry moment się nie uda w prawym czasie zrobić zdjęcie, po prostu mam pecha. Na této fotografii například vidět, že hraní šachu, šachové turnaje se neobejdou ani bez mobilních zařízení. Ale v tomto případě děti si nehrají akční hry, ale dělají šachové rébusy, aby si udržovali mozek zahřátý. Na tom zdjęciu vidět, že děťáky jsou naturální, že dalej užívají telefonů komórkových, ale jak vidět na tom zdjęciu, nehrají hry, ale dalej utrzymují teraz šachové rébusy. Utrzymują głowę, żeby było to napięcie, a dalej żyją szachami. A widzicie, że szachami żyją i rodzice, które nigdy przeżywają ten własny turniej więcej niż ich własne dzieci, jak widzicie na tej fotografii. A jak widać z tego zdjęcia, tak i rodzice bardzo przeżywają te szachowe turnieje. A nawet więcej to przeżywają dzieciaki. Toto je asi nejznámější fotografie z tohoto cyklu. To jest chyba najwięcej znajoma fotografia z tego cyklu. Tak, tak. Ja si pamatuju, když jsem přijel na vyhlášení výsledku WordPress foto do Amsterdamu v roce 2017. A ja pamiętam, jak przyjechałem na odebrać wyniki WordPress Photo w roku 2017.
tak se mě porotci soutěže ptali, co se stalo, co se událo, že ten chlapec má takto otevřenou pusu. Tak odrazu si mě žiry zapytala, co se zdařilo, že ten chlapčík má tak otvartou buže. Já jsem řekl, že nevím, protože už si úplně nepamatuju, jak jestli byl hlavní důvod to, že chlapec se radoval z nějakého chybného tahu nebo slabého tahu soupeře. Už nepamětám, že co byla postava té otvarté bůží, ježeli to byl případkov blend jeho přečivníka. A nebo ho chtěl pouze zastrašit. Lub ho chtěl tylko zastrašit. To je, ale to ničemu nevadí, protože já si myslím, že i v dokumentární fotografii je důležitý, aby si každý dokázal tu interpretaci té fotografie udělat sám za sebe. Ale to vůbec mě přichází, bo já myslím, že každý by měl mít svou interpretaci tego zdjęcia. Tak. Toto je druhá velice emotivní fotografie z tohoto souboru. To je z druhá emocionująca fotografie z tego pliku. Kterou jsem na WordPress potom nemohl poslat, protože jsem ji vyfotil dříve než v roce 2017. To mě se ty nemohl vyslat na WordPress foto, bo to zdjęcie bylo zrobené včešněji než v roku 2017. Okay. Opět se jedná o nearanžovanou, 100% autentickou fotografii. Ponovně to je 100% autentická fotografie bez žádných aranžací. Pamatuju si, jako by to bylo včera, když jsem fotografii o záběr pořídil, že jsem se okamžitě díval do foťáku, jestli náhodou tam nechybí ta figura nahoře, na té horní části fotografie. Pamětám to, jak by to bylo včeraj, že první můj ruch byl ten, že odrazu pošlem do aparatu, ježeli je zdjęcie kompletné i s tou figurou šachovou. Tak. A já mám pytanie. Michael, czy ty grasz w szachy? Michael, hraje szachy? Umím je hrát, znám pravidla, ale nehraju je aktivně. Potrafię grać szachy, wiem jak się grają, tylko nie gram tego, nie robię tego aktywnie. Ale dokážu dát mat druhým tahem. Ale potrafi dać mat, šachmat drugim pociągnięciem. No to jesteś lepší jak my. Tady na této závěrečné fotografii z tohoto cyklu jsem chtěl ukázat, že ty děti, když celý ten den spolu soupeří, tak neváhají nakonec ukázat, že jsou kamarádi a že samozřejmě mají hezký vztah se spolu. Na té następné fotografii vidět to, že děťáky i přesto, že celý den jsou přečivníkami, tak na nich vidíš kamarádami, no, že jsou přijatelmi, kumplami. A jedna zajímavost na závěr tohoto souboru je ta, že v České republice, respektive už dříve v Československu, vychází časopis. A jedna čekavostka o tom je, že v Republice České vychází časopismo, který vychází už 112 let, je to asi šestý nejstarší časopis na světě. Který už je vydávaný 112 let a je to jedno z nejstarších časopism na světě. Nějaký čas na obálce časopisu vycházely moje fotografie z tohoto souboru. A jakýž okres korzystali z to časopismo z mojich zdjęć z tego pliku. Chcete ještě něco k tomu šachovému souboru, nebo můžeme přejít na ten další? Chcete ještě což o těch zdjęciach opovědat s ním? Ne, chceme dál. Chce dál.
Tak, soubor, který jsem začal fotit v roce 2018, který jsem nazval Nikdy ho neviděli plakat. Teď jdeme na další soubor z roku 2018. Jak se to jmenovalo? Teraz přichodíme na następný plik z roku 2018. Prosím ještě jednou ten název. Nikdy ho neviděli brečet. Co? Někdy je problém přeložit pro mě. Nikdy ho neviděli cry. Never saw him cry. Nikdy go nie widzieli płakać. Nikdy go nie widzieli płaczącego. Nigdy go nie widzieli płaczącego. Dziękuję, Max. Tento soubor je o handicapovaném sportovci Zdeňkovi Šafránkovi, což je reprezentant České republiky na paralympijských hrách. To je plik o Zdeňkovi Šafránkovi. Jest to sportsmen na paralympijských hrách. Reprezentoval Českou republiku v parahokeji. Byl v reprezentaci Republiky České v hokeju. Sledge hokej, to je hokej vlastně pro handicapované. A úraz, který bohužel ho připoutal na vozík, se mu stál až někdy kolem 20. roku jeho života. Tento vypadek se mu přitrafil, jak měl 20 let. Nicméně tento těžký osud, který ho postihl, mu nezabránil v tom, aby nadále žil velmi plnohodnotný život. I přes ten výpadek, který u něho nastal, mu ten výpadek nezabránil dále 100% božič. A vlastně žije dvěma věcma, žije sportem a v první řadě žije rodinou svojí. Ten člověk žije v pěršenství jednou a dalej svým sportem. Tady vidíme, jak doprovází svoje dvě děti do školky. Tutaj vidíme, jak doprovází svoje dva děťáky do předškola. Tady vidíme paní vychovatelku ve školce, která si jeho dceru Emičku tak trochu násilím odvádí, protože se jí nechtělo do školky. Tutaj vidíme jeho córkę Ewę, kterou paní vychovavčiní odprovádza do předškola a jak vidíš na zdjęciu, tak tej córce se vůbec nechce. Odejš od taty. Tady mi přálo trošku štěstí a já nevím, jestli v Polsku, jak řeknete, jestli přečtete ten nápis na tom tričku. S kidem, s dítětem. Ano, s lidem. To znamená, že dítě pláče, ale na tričku je napsáno s lidem, nic se jakoby neděje. Takže tutaj vidíš na tu všem je udalo zrobit zděnče, jak paní vychovavčiní měla pod košulke, na které po česku je napsáno s lidem a do polského možná vytlumačíš se spokojem. Jakmile doprovodil tatínek své děti do školky, mohl se vydat do posilovny. Jak vyprovodil tatu že děčontka do předškola, odrazu muk pojechaš do šilovny. On totiž kromě hokeje je výborný paraboxer, to znamená, dělá box na vozíku. On mimo to, že je švětným hokejistou, je ještě dalej švětným paraboxerem. Jak trénuje parabox se zdravými cvičenci? Tutaj vidíš, jak trénuje box s pełnosprawnými kolegami. A to, protože má opravdu velice silnou vůli, tak všechny cviky, které předvádějí ti uvozovkách lidi bez handicapu, dělá spolu s nimi. A tutaj vidíš, jak je z jeho mocná vola,
że wszystkie te ćwiczenia robi z ludźmi, którzy są bez handicapów. Takže mě napadlo, že tenhle ten příběh, který je samozřejmě smutný, tak je do velké míry i velmi optimistický a ukazuje, dokáže motivovat lidi s podobným osudem, jako má Zdeněk. Tutaj měl jen pomysl, že jak lidé upošledzoní mají energii, ile mají voli, i przez to, że niepełnosprawny, że mają kłopoty, a że potrafią z tymi kłopotami żyć i pokonywać życie jak pełnosprawny człowiek. Ano. A musím říci, že během toho jednoho roku, co byl tento soubor vystaven po celém světě díky WordPress Photo, a muszę powiedzieć, że w ciągu jednego roku, co ta sesja była eksponowana w WordPress Photo. Na całym świecie, tak jsem dostawał fotki od różnych ludzi, którzy navštívili výstavu, byli na vozíku a řekli, że je ty fotografie velmi motivovaly. A też muszę powiedzieć, że dostałem zdjęcia. Nie, jak byli ludzie na wernisażach mojej wystawy zdjęć, tak wiele ludzi niepełnosprawnych, które zwiedzili tę wystawę, tak do mnie wolali, dzwonili, jak te moje zdjęcia ich potrafili motywować do następnego życia. Když člověk vytváří nějaké série fotografií, což je můj způsob, jak se prezentuji. Jak člověk robí jakýž větší série fotografií, což je můj způsob, jak já se prezentuje. Tak ta sekvence, jak se řadíte fotografie za sebou, velmi ovlivní ten výsledný příběh, který vyprávíte. Tak ta série jak ty zdjęcia zaszereguje, daje do szeregu, tak opowiada przybieg. A tady na tom przepraszam. Ukazać, jak jsem zařadil dwie fotografie k sobie. Na této fotografii ukazuję. Tutaj pokazuje, jak dałem do szeregu dwie fotografie. Na tej pierwszej pokazuje. Říká se jednou si dole, jednou si nahoře. V životě. Mluví se, v žiču jesteš raz górou, raz dolem. Raz nahoře. A tohle ta fotografie, kdy Zdeněk dostává úder, pro mě symbolizuje ten úder osudu, který se mu stal, když mu bylo 20 let a stal se mu úraz. A to zdjęcie je známým symbolem tego, jak měl Zdeněk 20 let a zdarzył się mu ten wypadek, ten cios. A to hned následující fotografie ukazuje, jak se dokázal odrazit od dna. A następne zdjęcie pokazuje, jak się potrafil odbić od dna. A vlastně na této fotografii dělá fyzicky náročnější cvik než ti zdraví cvičenci, kteří leží na zemi. A na tym zdjęciu robi ćwiczenia, które są o wiele cięższe niż co robią pełnosprawni ludzie na ziemi. Także, gdyż se ptali Zdeňka Šafránka novináři, jak się pytali Zdeňka Šafránka dziennikarze, jestli gdyby si mohl vybrat, jestli by chtěl žít život jako žil do 20 let a být zdrav. Pytali się go, jeżeli, jaki by był jego wybór, jeżeli życie, jakie żyje teraz, lub to, jakie żył do 20 roku swojego życia. Tak si wybrał, żeby na to nic nie zmienił, że... Tak wybrał sobie, tak powiedział, że nic na życiu by nie zamieniał. Protože život... Dlatego, że życie z handicapem více dal, než vzal. Že žiče z handicapem mu więcej dalo, než zabralo. Tak, tak.
A já musím říci, že i mě při focení tohoto souboru se mě... Já musím povědět, že i mě při robění zdenč z tego pliku. Tak mě to velmi nabíjelo vnitřně nějakou pozitivní, velice silnou energií. Tak mě to bardzo doladovívalo bardzo pozitivnou energiou. A fotil jsem i další soubory z prostředí handicapovaných, a to paraboxery a sledge hokejisty. A začal jsem robiť następné zdjenča paraboxerů i sledge hokejistů. Tak to bylo ukázka fotografii z toho souboru. Máte k tomu nějaké otázky, nebo můžeme přejít na další soubor? Máš k tomu nějaké otázky, nebo můžeme? Máš jakéž pytania k tomu, lub tak, chceš přejít na następné? Tak, já bych chtěl tylko zachęcić našich słuchaczy, żeby weszli na twoją stronę internetową, gdzie są także inne zdjęcia z cyklu o tych paraboxerach. A wie. Także... Rozumiel si, Michale? Ano, že to je moje internetová stránka michaelhanke.fotografii a tady na té adrese najdou průřez celým mým portfoliem. Moje adresa internetová, moje strany internetové mají názve Michal Hanke. Jak to bylo dalej? Jak to bylo dál? Fotografii. Ja linki zamieszczę. Ja zamieszczę w komentarzach. Fotografie. Bo fotograf... Tak. Dobrze, ja te adresy zamieszczę. Oglądajmy następne zdjęcia, jeśli możemy. Możemy koukać na następne fotografie. Na dalsze fotografie, ano. Ano, na dalsze fotografie. Ano, tak teď se přeneseme do roku 2017, kdy jsem fotil jednu... A teraz przechodzimy do roku 2017, gdy robiłem zdjęcia. Jsem fotil život vlastně jedné pohřební služby, rodinné pohřební služby. Jednej služby pohřebovej? Na tomto souboru mě zajímaly dva takové různé úhly pohledu. Na tom pliku mě bardzo interesovaly dva úhly pohledu. Dvě věci. Hlavní povody. Dva hlavní povody. Ano, první je fenomén smrti, samozřejmě, který... Větší je fenomén smrti, který mě připadá... Že mladou generací je čím dál více... jaksi upozadován a nemluví se o něm dostatečně. Že mladou generacou jest, mladá generace v ogule na to nepatří. A ta si pouze chce užívat život a vůbec nechce o smrti. A chce tylko skorista žiča a v ogule nechce o smrti. A druhý pohled, který mě velmi zaujímal, byl pohled na toho člověka jako takového, který má tu svoji rodinou pohřební službu. Firmu pohřební. A druhý můj pohled byl taký, že patří na člověka, který takovou firmu má takovou žálnost pohřebovou. On je to vlastně otec a syn. To, co jste viděli před chvíličkou, byl otec. Jest to ojciec a syn. Pierwsze zdjęcie był jego ojciec. Na chwileczku widzicie, tutaj już jest ze swoim synem, który czasem... Na momencik. Teraz widzimy go z jego synem. Który czasem, samozřejmě, po nim tuto pracę przewezmę. Który za jakiś czas jego pracę přebíře lub o dědičí. A samozřejmě má na to svůj pohled a dochází ke zajímavým konfrontacím mezi otcem a synem. A očivěště má na to svůj pogląd a při té okazí dochodí k konfrontacím mezi ojcem i synem. Bylo i zajímavé poslouchat tohoto člověka, který je majitelem té pohřební služby, jak vypráví o tom, co všechno
prožil během své kariéry, během své práce. Bylo bardzo ciekawy słuchać tego człowieka, jak opowiadał o tym, co przez cały okres swojej, jaki był jego okres, cały okres jego pracy. A i jak se chowali někdy pozůstalí. Jak się pozostali po zmarłym ludzie, no to rodzina ta zmarłego. Jak nieraz się zachowywali żałobnicy. Pamatuji se, že když jsem vyfotil tuto fotografii, opět samozřejmě se jedná o 100% autentické fotografie, tak tato fotografie mě samotného rozplakala. Pamiętam, jak robiłem to zdjęcie, jest to 100% autentyczne, tak i mnie to zdjęcie potrafiło prowadzić płacz. Zcela záměrně v tomto souboru nefotím žádné explicitní záběry. Celovo v tom pliku nerobí žádných explicitních zdjęć? Protože si myslím, že to, že si každý domyslí určité věci, funguje lépe než jejich explicitní zachycení. Dlatego, že u tych zdjęć jest to, że każdy może domyślić sobie z tych zdjęć swoje, a nie tylko tą eksplicytę. Tak, tak. Wielkie wyczucie. Je důležité... Wielki cit. Pardon? Říkal, że masz na to wielki cit. Ano, ja w první řadě jsem člověk a fotím tak, abych se nestyděl a abych měl z toho dobrý pocit. W pierwszym rzędu jestem człowiekiem, a robię zdjęcia takie, żeby się tego nie wstydzić i mieć tego dobre uczucia. Wszystkich tych zdjęciach widać właśnie wielką empatię i wyczucie, uszanowanie człowieka. We wszystkich fotografiach idę widzieć twój cyt, a twój profesjonalizmus, jak ty się dziwasz na człowieka. Děkuji. Jsem za to rád. Jsem z toho zadovolený, že to zauvažíš. Samozřejmě zastávám takový názor, že i v dokumentární fotografii. Já samozřejmě též názor. Prosím tě, řekni to ještě jednou. Já to řeknu jinak. No, zkus. Jsem přesvědčený, nebo myslím si, že i v dokumentární fotografii se odráží osobnost. Myslím, že i fotografii dokumentací nejše třeba se odbíjá osobnost fotografika. Děkuju. Tak, a mam pytanie, jak długo ten cykl powstawał? Mam pytanie, ma otázku, jak długo si to ten cykl zdziałał? Zhruba rok. Mniej więcej rok. A ci bohaterowie nie mieli trudności, problemów, jakichś uwag, że on uczestniczy i obserwuje i fotografuje? A właśnie ty ludzie, których si fotil, im to nie wadilo? To było przedem komunikowano. Ze strany té pohřební služby a... Nepřeškadzalo jim to, bo včešněji s nimi to uzhodnilem, co Bender robil. A opravdu já neustále, ať už fotím jakýkoliv soubor, tím spíše pohřební službu. I celý čas, jak robě zděňča, navet tou službe pohřebovou. Tak vnímám tu druhou stranu. Tak bardzo patrzę na drugą stronę. Że jestem citlivý a pokud vidím, že někomu něco je nepříjemné, tak se podle toho zachovám. Póki widzę, że komuś nie jest coś przyjemnego, tak
zmieniam swoje zachowanie, a zachowuję się tak, żeby mu to nie przeszkadzało. No i teraz na koniec taki cykl dosyć przyjemny i radosny, można powiedzieć. A ten taki cykl, który jest hodnie przyjemny, a asi i radosny. Ano, chociaż troszkę związany z poprzednim. Ale trochę jest właśnie podobny na to, co było przed tym. Ano, trochę jest to zase o stáří. Jest to tak, jest to trochę o starości. Vůbec je zajímavé, že já vlastně fotím hodně buď to děti, anebo seniory. Je bardzo čekavé, že já robím zdejča najčenštěji děčakom lub seniorom. A víte proč? A víte dlačego? Dlačego? Proč? Protože děti zatím nemají potřebu na něco si hrát. Dlatego, že děčaky... nie lubią udawania czy czego? Nie lubią nic udawać. A starzy ludzie już nie mają potrzeby na nieco grać. A starzy nie mają po co już udawać. A starzy ludzie nie mają po co już. Jak też samozrejmie, jak też. Jak którzy. Że mogą sobie pozwolić na naturalność, na szczerość, na taką jakby uczciwość. Muszą sobie dowolić przyrodzeność, a taką tu poczciwość. Ano. A tahle to je soubor, který se jmenuje Taneční zábavy seniorů. A to je splík, který má názve Taneční zábavy. Taneční zábavy. Taneční zábavy seniorů. Taneční zábavy seniorů. A je to o tom, jak se lidi schází pravidelně každý měsíc na odpoledních tancích. Tak, hraje tam živá kapela, oni tancují, pijí a prostě si užívají každou minutu svého života. Je to o tom, jak starší lidé se schodzí raz na měsíc a jak se baví, pijí, komunikují, jak je s nimi dobře. Ano. Bohužel někteří z nich už mezi námi nejsou, takže... Niestety někteří z nich už mezi námi... Někteří z nich už odešli, jich nemají už mezi námi. Když se něco takového, taková situace nastane, tak vyfotím, vytisknu jednu z fotografií toho člověka, přinesu ji na tu taneční zábavu, a položíme ji třeba na stůl, dáme k ní svíčku a zaspomínáme na toho člověka. A u lidí, kterých už nebylo, tak za každým razem, který odšel, tak vydrukovalem zdjenče i na następný taky ten bal emeritu, přinošilem to zdjenče, dávalem go na stůl i zapalali jsme švěce u toho zdjenča. Super. A dále mám takový rituál, že jim nosím fotografie, protože mnozí z nich fotografie nemají a mají z nich velkou radost. A następný můj rituál je taky, že za každým razem jim noše zdjęcia, které zrobię, a výraz na těch ludziach, že jsou z toho bardzo zadovolení, že je to bardzo těžší, bo někteří nemají žádných svojich zdjęć i doceniają tego. A to było wszystko w jednym miejscu fotografowane, w jednej miejscowości z tymi samymi ludźmi? A to było wszystko fotografowane w jednym miejscu z tymi samymi ludźmi? Jest to asi 5 miejsc. Jest to plus minus 5 miejsc. Ale na jedno z tych miejsc se wracam najradiej a jest tam wyfoceno asi tak 70% wszystkich fotografii. Ale najwięcej lubię wracać na jedno miejsce, gdzie jest mniej więcej 70% zrobionych moich zdjęć. A ile lat już to realizuję? Też 2-3 lata? Kolik lat już to działasz? To działam długo, to jsem začal jeszcze przed Czechy, także řekněme 7 lat. To jest praca, którą rozpocząłem robić jeszcze przed tą sesją z Czechami. I mniej więcej robię to 7 lat. Niesamowite. Zajmowe. Ja ke każdej, gdybychom mieli więcej czasu, tak bych był schopný o każdej fotografii wam wyprawiać jakiś mini příběh.
Jakbyśmy mieli więcej czasu, tak jestem w stanie o każdym zdjęciu opowiedzieć jakiś bardzo krótki feedback. Na przykład, jako bardzo krótką historię. To może zostawimy to na twój przyjazd do Lublina i do Kazimierza i wtedy przyjedziesz na 3 dni i będziemy 3 dni rozmawiać tylko o fotografii, o każdym zdjęciu. Także to rekamy, aż przyjedziesz do Lublina, do Kazimierza. A musíš přijedat spoje na 3 dny, aby jsme o každé fotografii si měli čas chvíličku popovídat. Děkuji za propozici, za bardzo očekávou propozici. Tak, tady ještě pár autentických záběrů. Tutaj jeszcze parę autorycznych ujęć. Na przykład tutaj jeden sexy zabier. No nie wiem jak to wytłumaczyć. Wiem o co chodzi. Rozumiemy się bez słów. A ten sexy ujęcie. Ten pán z tą paní wzadu to są rodzice té slečny, która ukazuje své sexy kojínko. A tam widać rodziców tej kobiety, która pokazuje swoje sexy kolanko. Także są na niej pyszni. No to chyba rozumie każdy. Są na nią pyszni. A tady zase widzicie jedną pani a pana, dohromady im je nějakých 180 lat. A tutaj widać państwo, którym jest w całości mniej więcej 180 lat. A tahle ta paní bohužel během posledního roku dostala nemoc, dá se říct. A ta paní v ciągu ostatního roku bardzo zachorovala. Ona si nepamatuje, že se má dostavit na taneční zábavu. Ona v ogóle nepamětá, že má přijít na zábavu tanečnou. A přitom pro ní je hudba úplně všechno. A přitom muzika je dla ní úplně všechno. Takže já jsem se místo toho, abych fotil další taneční zábavu. Takže zamiast toho, že bym já robil zdjęcia na następné tanečné zábavě. Tak jsem se vydal za ní domů. Tak vyjechal jsem za ňou do domu, k něj do domu. A věnoval jsem jí fotografii s jejím bratrancem. I zaprezentoval jim jej fotografie s bratankem té koběty. A pak jsme byli u ní doma a povídali jsme si a ona byla strašně moc ráda, že tam po dlouhé době za ní někdo přišel. No, później byli jsme u něj v domu, ona byla bardzo zadovolená, že po dlouhém čase ktož za ňou došel i robili jej towarzystwo. Ještě tady mám balová sezona. Podobný soubor, ten projdu rychle, abych nezdržoval. A mám tu następný plik, to je název plesová sezona. Ano. Takže mám tu następný plik s názvou balový sezon, kdy? Ale Benda už ho přichodil bardzo šipko. A tady fotím lidové plesy, ne škrobené plesy v opeře, ale lidové plesy hasičů, myslivců, rybářů a podobně. A tutaj robię zdjęcia na zvyklých balách myšlivých, stražáků, rybáků. Michael, ten bohater twojego zdjęcia widział to zdjęcie. Ci hrdinové twoich fotografii widzieli ty fotografie? Ano, většinou je vidí a tento pán už se na dalších ročnících plesu neobjevil. No, bardzo często ich widzą ty zdjęcia a tego pana, którego tam widać z tą fajną miną następnego roku już na tym bale się nie pokazał. Ja się nie dziwię. Niesamowite. Cudowne, jako perfektni, skwiele. Tady na té fotografii chybí třetí hasičský přístroj k dokonalosti. Tutaj na tym zdjęciu
brakuje do perfekcji trzecia gaśnica po lewej stronie. Michael, jest takie powiedzenie, że pokaż mi swoje zdjęcie, a powiem ci, kim jesteś. Tarysia Hika, ukaż mi swoje fotografii, a ja ci rzeknę, kim jesteś. Więc ja oglądałem twoje zdjęcia wcześniej. Czy pozwolisz, że powiem, kim według mnie jesteś? Ja jsem se koukal na twoje fotografie už mnohokrát a jestli mu dovolíš, jestli Max může říct, kým jsi? Ano, budu rád. Jsem bardzo zadovolený. Mogę zrobić taką psychoanalizę? Teď si rozuměla si? Ano, musíš, prosím. Po pierwsze, za prvé, máš nieprawdopodobną wrażliwość i oko, takie, máš úplně perfektní cit a oko. Takie oko wyczulone, któremu nic nie ucieknie, nic nie przegapi, nic nie straci. A takové oko, któremu nic nie utecze, a nic se nie straci. I teraz tak, na pewno tak. Na pewno widać, że ty bardzo tak ogólnie jesteś humanistą i jakby kochasz ludzi. A z toho je hodně vidět, že jsi humanista a miluješ lidi. Kolejna sprawa, to na pewno widać, że ty další masz věc. Wielki, duże poczucie humoru. Masz wielki pocit humoru. I takiego dystansu jakby do siebie, ale też do innych. A takového odstupu k sobie, a k innym. Ja bym powiedział, że jesteś osobą szczęśliwą, jakby spełnioną, zadowoloną, która na własnych zasadach wszystko robi. Rzekłby, że jesteś osoba szczęśliwa, która wszystko działa tak, jak chce, a wszystko działa żoną podle siebie. Zgadza się? Zgadza się. Mam jedno pytanie, które cały czas mi nie daje spokoju. Ma jedną otázku, która mu nie dawa klid. Ponieważ proszę. Wiem, że twój tata jest znanym czeskim fotografem. Wiesz, twój otec jest hodnie znany czeski fotograf. I teraz zastanawiam się cały czas, dlaczego zacząłeś fotografować dopiero mając 40 lat. Proszę, zaczął fotografować teprve, gdyż ci było 40 lat. Nesłyším tě? Ještě jednou. Ne, ten důvod je takový, že slyšíme. Neslyšíme. Moment. Těch důvodů je víc, slyšíte? Těch důvodů je věcej, tak. Můžeš to věcej povědět? Můžeš něco víc o tom říct? Ano, jeden z těch důvodů je ten, že jsem si potřeboval něco odžít, abych mohl nyní jaksi prostřednictvím fotografie se nějakým způsobem vyjadřovat. Jedním z důvodů je to, že musel jsem což přežít, že bym potrafil což v těch fotografiích pokazat. Takže kdybych začal fotit ve 20 letech, tak se bojím, že by moje fotografie byly velice plaché. Myslím, že jak bych začal robit zdjęcia už v 20 letech, tak myślę, żeby były te zdjęcia bardzo, bardzo puste a bardzo, bardzo płaskie. A taky jsem si kolem toho 40. roku věku. A też w okolicach mojej 40. začal uvědomovat konečnost života. Začalem sobie, uświadomiłem sobie potrzebę życia. Takže dojrzałeś po prostu. Dozrál si k tomu. Určitě, určitě jsem stále sobě pracuji. Víte, co ještě hrozně důležité? Ještě mám dalej na sobě bardzo pracuje, bardzo robię. A powiedz mi, czy z tatą, bo wiem, że macie bliskie relacje, dobre relacje. Jak twój tata, konsultujesz z tatą, z ojcem te zdjęcia? Czy on daje ci jakieś rady? Czy raczej jest cichutko i nic nie mówi? Rozumiał si, nebo ja ci to przeloziłem. Rozumiel sem. Samozřejmě za začátku jsem se hodně ptal rodičů na jejich názor. Z początku się wiele pytałem na zdanie swoich rodziców. Ale w ostatnich latach
Už se rozhodnu sám? Tylko decyduje o všem sám. Protože jsou to moje děti. Tak. Dlatego, že to jsou moje děčaky. I tvoje decizie. A tvoje rozhodnutí. Ano, určitě, moje rozhodnutí, takže... Co to jsou moje decizie? Táta mi například doporučoval, abych na WordPress foto neposlal ten soubor se Zdeňkem Šafránkem. Táta mi bardzo polecal, že bych na press foto nevysílal tego pliku s tím paraolimpiočíkem Zdeňkem Šafránkem. Abych tam raději poslal ten soubor s paraboxery. Že bych lépe vyslal tam ten plik s boxerami. Který byl více akční. V kterém bylo více akcí. Ale pro mě je důležitější ten cit, to rodinný zázemí, který jsem byl schopný ukázat u Zdeňka Šafránka. Ale dla mě bylo oběle važnější to čuče, to zapleče rodinné tego paraolimpijčíka Zdeňka Šafránka. Ja mam jeszcze pytanie, bo ja się tak zastanawiam, czy da się dowiedzieć jeszcze od ciebie, jakie masz plany? Czy ty tak bardzo merytorycznie planujesz, przygotowujesz się do cyklu? Czy nagle pojawia się taka myśl do tematu? Czy pojawia się myśl nagle i po prostu wchodzisz w ten temat na całego? Także mam jeszcze otázku. Powiedz to wolniej, po częściach. Czy przygotowuje się długo myśli, koncepcje, zanim zacznie rozumiem. Temat? Ja rozumiem. Rozumiesz? Všechny soubory, které jsem dělal, víceméně vznikly spontánně, napadly mě spontánně. Všechny pliky, které robilem, všechny seance zdjęciowe, které robilem, jsou bardzo spontaniczne. Kromě pár z nich, například už... Opruž nevělu z nich. Například poslední rok a půl spolupracuji nebo fotím pro divadlo Spejbla a Hruvínka. Ostatního půltra roku robě sesie zdjęciowe dla teatru Spejbla a Hruvínka. Já nevím, jestli znáte v Polsku Spejbla a Hruvínka, to nevím. To vy, že znají, učím je to. Ale to je výjimka. Pýtal se, jestli značí Spejbla a Hruvínka. Nie. Ale widziałeś, że to jest lalki. A, to tak, to znam, tak, kojarzę. Oj. Do budoucna chci i nadále, kromě jiného, fotografovat prostředí handicapovaných lidí. A v příšlosti chce i dalej kontinuovat zdjęcia ludzi handicapovaných? A protože mě to stále osobně velmi naplňuje. Dlatego, že mi to mě jako moje osobnosti bardzo napełnia. Mam Martin na koniec, Michael, przepraszam. Michael, mam ostatnie pytanie, bo zastanawiam się cały czas nad tym. Mam ostatnie, poslednią otázku, protože przemyśli stale nad tym. Na ile nagrody, te najważniejsze w świecie fotografii nagrody, WordPress Photo, na ile one ciebie zmieniły, na kolikie zmienili všechny ty, co si dobil, ty výsledky v tom a ty ocenění ve WordPress Photo, kolikie to zmienilo? Czy ty masz jakąś taką jakby presję albo takie zobowiązanie, jeśli masz, że coś musisz? Czy po prostu to jest przeszłość, tamte nagrody już są zamkniętą sprawą i idziesz do przodu, nie patrząc na to, co było? Jeśli masz nějaký tlak nebo nějaką nutność, se k tomu vracet, anebo jdeš stále dopředu. Czy to jest ciężar jakby na plecach? A nepoukáš na to, jestli to je nějaké závaží pro tebe, jako na zádech, které musíš tahat. Ano, je pravda, že mě lidé více sledují a očekávají, že vyhraju po třetí. Je to racia, že věci na mě lidé patřou, ježeli se údajně vyhráč i za třetím razem. A jsou třeba i tací lidé, kteří mě začali jak si mít moje fotografie se zajímat, až když jsem vyhrál WordPress Photo. A jest mnóstwo ludzi, kteří se začali interesovat mou osobovostí, dopiero jak zdobylem WordPress Photo. Ale o tom to není a já
doufám, že zůstávám stále stejný člověk a že mě to nějak nestouplo do hlavy. Ale já myšle i čuje, že ten úspěch mě... že ten sukces tudy s Dobylem poprostu mě nezměnil a jestem dalej tým samým člověkem, jakým když bylem. Protože kdyby se tak nestalo, tak přestanu dělat dobrý fotky. Bo jak by tak to nebylo, tak napevno už se mi neudá zrobiť dobrých zdjenč. Musím být v pohodě. Michael. Muszę być dalej w pohodě. Życzę ci, żebyś miał w sobie ten kompas, ten wskaźnik, który cię prowadzi dobrą drogą, a wiadomo, że ty człowiek i życzę ci, żebyś się dalej rozwijał, żebyś robił tematy, które są dla ciebie trudne, które cię mogą jakby, dzięki którym czujesz, że idziesz cały czas do przodu, tak, które cię rozwijają. Přeji ti, abys byl dále sám sebou, abys dále dělal ty témata, které tě zajímají a které jsou hodně zajímavé a aby si i nadále v té fotografii a nejenom ve fotografii v životě zůstal sám sebou. Żeby fotografia byla dla ciebie ciągle odkryciem, ciągle zaskoczeniem i żeby byla dla ciebie olśnieniem takim. A aby ta fotografie byla stále pro tebe takovým překvapením, olšněně, jak mám olšněně. Zaskočení, zachvycení. Aby tě stále zaskakovaly ty tvoje fotografie a nejenom tebe, ale všechny lidi. Děkuji moc za krásné přání a je pravda, že já nefotím kvůli WordPress foto, ale kvůli děkuji sobě. Děkuji bardzo za tyto życzenia. A ja nie robię zdjęcia tylko dla WordPress Photo, ale najważniejsze dla mnie są ludzie. Także dziękuję serdecznie, do zobaczenia następnym razem. Dziękuję moc, a ahoj. Zdraví všem, zdraví do Polska, buďte zdraví. Dziękujemy, Michale, a ja se omlouvám, že jestli se mi hned všechno nepovedlo přeložit, jak se má. Já jsem hodně rozuměl. Ale jsi, bohužel... Jsi úplně skvělej, děkuju. A bohužel ty jazyky jsou tak podobné, že se strašně pletou. Já myslím, že lidi rozuměli, kdyby jsi nepřekládal, že... A ty fotky nepotřebují asi úplně komentář. Jo, dneska. Máš 100% pravdu. Michal pověděl, že napevno jeho zdjęcia nepotřebují następného komentářů, že... Każdy by miał z tego wyczuć to swoje, z tych zdjęć. Dobrze, jeszcze raz dziękuję. Powodzenia. Jeszcze jedno moc dziękuję. A budeme się dzisiaj w Kazimierzu. Dziękuję. Ahoj, Maxi. Ahoj. Ahoj. Cześć, Maxu. Ahoj, Michale. A dziękuję moc. Hezký wieczór. Do zobaczenia. Dziękujemy. Na koniec chcę pokazać naszego dzielnego tłumacza Karola. Karol, pokaż się tu do kamery trochę. Bardzo dziękuję za wsparcie, profesjonalizm i bystrość działania. Proszę Państwa, za chwilę nasz następny gość.